Cześć! Omówiliśmy już pokrótce kompozycję na mapach oraz przydatność samych agentów, więc możemy przejść do następnego etapu. Tym będzie poradnik do Viper, aby udoskonalić swoje umiejętności oraz wyeliminować kilka błędów z naszego gameplayu. Viper z pewnością jest agentką, która jest dość trudna, jednak nie mechanicznie, lecz pod względem pozycjonowania się oraz wcześniejszego przygotowania do rozgrywki. W tym filmie postaram się przybliżyć Wam, jak dobrze spożytkować jej zestaw umiejętności oraz omówię najczęściej popełniane błędy samych graczy. Zatem zaczynajmy! Z poprzednich filmów dowiedziałeś się, że Viper najlepiej odnajduje się na Iceboxie, Breezie oraz Bindzie, a czasem możemy ją również spotkać i na Fracture. Nie bez powodu, przede wszystkim na tych dwóch pierwszych wspomnianych mapach, jest ona agentką, która bezsprzecznie musi znaleźć się w Twojej kompozycji. W tym wideo pokażę Wam kilka przydatnych line-upów, zarówno na jadowite ukończenie, jak i toksyczną chmurę. Dodatkowo opowiem Wam o pozycjonowaniu się Viper w defensywie, ale przeanalizujemy również, jak ogromną wartość daje ona w ataku. Weźmy pod lupę fazę obrony. Jako Viper często będziecie osamotnieni na jednej z dwóch stref detonacji, a na takich mapach jak Breeze, Icebox czy Fracture najczęściej będzie to Spikeside B. Skupmy się na początek na słonecznej arenie i zerknijmy chociażby na to wąskie przejście przed wejściem na B. Czyż nie jest to idealne miejsce, aby właśnie to tutaj rozłożyć swoją toksyczną chmurę? Na każdej z map radzimy szukać właśnie takich pozycji, gdzie toksyczny smog Viper zda swój egzamin śpiewająco. Swoją toksyczną chmurę po stronie defensywnej możecie wykorzystywać również w nieco bardziej zaawansowany sposób. Jest kilka miejsc, gdzie smog Viper może posłużyć Wam jako one-way smoke, co w danej sytuacji może dać Wam sporą przewagę. Chociażby właśnie przy wyjściu od łazienek na bindzie, czy na białym kontenerze przed Spikeside'em B na Iceboxie. Nie zapominajcie również, że nawet jeśli już wyrzuciłeś swojego smoka wcześniej w danej rundzie, możesz go podnieść. Po stronie atakującej często będziecie używać tej umiejętności w celu utorowania sobie drogi w miejsce, do którego chcecie się przedostać, bez obawy, że rywal Was zauważy i skróci o głowę. Żeby jednak zawsze rzucać idealne smoki, warto je sobie wcześniej przygotować. Wtedy przychodzimy z pomocą, aby pokazać Ci przykładowe, bardzo przydatne line-upy. Skoro jesteśmy przy smokach i line-upach, zwróćcie uwagę na to. Teraz na minimapie widzisz zielone koło. To właśnie tam wyląduje Twój smok rzucony w danym momencie. Jak to zrobić? W menu głównym gry wybieramy grę niestandardową, a następnie w opcjach włączamy cheaty. Bardzo prosty i jednocześnie przydatny trik. Przejdźmy teraz do pozycjonowania po stronie defensywnej. Tak jak wcześniej wspominałem, zazwyczaj nie będziecie mieli zbyt dużego wsparcia od Waszych sojuszników, gdyż ci często będą skupieni na innej części mapy, szukając proaktywnych zagrań. Wówczas Viper ma jedno proste zadanie – jak najmocniej opóźnić napór ze strony rywala. Kupienie kilku cennych sekund może pozwolić Waszej drużynie zrotować lub wejść przeciwnikowi na plecy i wspólnie bronić dostępu do strefy detonacji. Do tego właśnie polecamy wykorzystywać Waszą toksyczną chmurę i jadowite ukąszenia. Jeśli rywale będą chcieli przyspieszyć i zaatakować nas przechodząc właśnie przez te dwie umiejętności, ich pasek zdrowia będzie krytyczny, przez co będą dla Was łatwymi celami do wyeliminowania. Ściana Viper jest umiejętnością, dzięki której ta agentka jest tak ważna chociażby na Iceboxie czy Breezie, gdyż przeprowadzanie ataków bez tej umiejętności jest niesamowicie trudne. Tutaj co prawda nie ma zbyt wielkiej filozofii, ale warto wspomnieć o jednej rzeczy dla początkujących graczy, przynajmniej jeśli chodzi o grę Viper. Kiedy chcecie po raz pierwszy w danej rundzie użyć naszej ściany, radzimy nie celować w ziemię. Czemu? Bo wydarzy się dokładnie to. Używając ściany starajcie się celować wysoko, aby ta na 100% wylądowała tak, jak sobie życzycie. Po stronie atakującej celem Viper jest utrzymać się przy życiu jak najdłużej. Wasze wszystkie umiejętności będą niesamowicie przydatne w sytuacji postplant, kiedy macie już podłożonego spike'a i waszym zadaniem jest go obronić aż do momentu jego wybuchu. Do tego mogą służyć Wam chociażby line-upy na jadowite ukończenia, które w połączeniu z wcześniej dorzuconym na tą pozycję smokiem całkowicie uniemożliwiają naszym rywalom rozbrojenie ładunku. Teraz przyszedł czas, aby porozmawiać nieco o jej ultimate'cie, czyli żmijowisku. W jakim momencie i w jakich miejscach najlepiej się na nią decydować? Po stronie defensywnej mogą to być i pierwsze sekundy rundy. Często będziecie wtedy osamotnieni, gdyż rywale niechętnie będą chcieli wchodzić do paszczy lwa. Wtedy raczej za cel obiorą sobie drugą strefę detonacji, ale tam czeka Wasza drużyna, przez co przeciwnicy mają naprawdę trudny orzech do zgryzienia w takiej rundzie. Natomiast po stronie atakującej
Zazwyczaj Ultimate Viper najlepiej zagrać w momencie, kiedy przejmiemy już kontrolę nad Spike Side'em. Wtedy jest idealny moment, aby aktywować żmijowisko, które bardzo mocno utrudni rywalowi retake. Z każdą sekundą na jego pasku będzie coraz mniej punktów zdrowia, co tylko musimy później wykorzystać za pomocą jadowitych ukończeń, bądź po prostu karabinu. Jeżeli chodzi o ten film, to byłoby na tyle. Koniecznie podzielcie się swoimi przemyśleniami w sekcji komentarzy i podrzucajcie swoje propozycje, do którego agenta chcielibyście jeszcze zobaczyć poradnik. Bardzo serdecznie dziękuję za uwagę i wyczekujcie kolejnych materiałów, które już niebawem pojawią się na kanale Valorant Polska. Do zobaczenia!